Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Fortnite. Jak sami pewnie zauważyliście, ostatnio w Fortnite bardzo mało się dzieje. Aktualizacje są stosunkowo rzadko, a tryby okresowe się już chyba wszystkim przejadły. Dlatego postanowiłem, moi drodzy widzowie, że dzisiaj zabiorę was na wycieczkę w kierunku Dalekiego Wschodu i pogramy sobie na chińskich serwerach Fortnite i postaramy się przy okazji zrobić jakiegoś wina. Tam osobiście jeszcze nie grałem w chińskiego Fortnite'a i dzisiaj sobie porównamy, czym się różni chiński Fortnite od europejskiego i amerykańskiego. Wiem, że niektóre skiny się stosunkowo różnią od naszych europejskich oraz, że jest jakieś ograniczenie na zakup fałdolców, ponieważ jeżeli nie zweryfikujesz swojego konta, nie potwierdzisz swojej tożsamości, że masz powyżej 16 lat, no to nie masz prawa kupić fałdolców w sklepie Fortnite. Jest to mega śmieszne. W ostatnim odcinku wspominałem wam, że marka Monte organizuje turniej w grze Fortnite, który nazywa się Be Right Back Community Cup featuring Fortnite. Pierwszy turniej już się odbył i zwyciężył w nim Teku, zajmując pierwsze miejsce i zgarniając 7000 zł. Teraz już czas na kolejny turniej, a w puli nagród jest do zgarnięcia aż 10000 zł. Więc jeżeli lubicie rywalizację i czujecie się na siłach, że możecie wygrać ten turniej, wbijajcie szybciutko w link, który znajduje się w opisie i zapiszcie się do turnieju, ponieważ jest tylko 5000 slotów, a uwierzcie mi, szybko się zapełniają. Pierwszy etap turnieju zaczyna się w piątek, 16 października od godziny 19 do 21. Drugi etap turnieju startuje w sobotę, 17 października od godziny 19 do 21. I biorą w nim udział gracze, którzy zakwalifikowali się do top 500. A już w tą niedzielę, 18 października, od godziny 17 odbędzie się turniej, w którym zagra aż 100 osób i zawalczy o 10000 zł. Cały turniej będzie transmitowany na kanale Evrona, link do kanału Evrona też znajdziecie w opisie. Ja oczywiście cały turniej będę oglądał i będę kibicował moim znajomym, którzy wezmą w nim udział. Wy też weźcie udział, zapisujcie się, link macie w opisie, bo naprawdę można zgarnąć fajne pieniążki, grając w zwyczajną gierkę. Teraz na szybko wyniki konkursu. Ta osoba wygrywa 100 zł PSC. W dzisiejszym odcinku też przygotowałem dla was konkurs na 100 ziko. Jeżeli chcecie wziąć w nim udział, w komentarzu napiszcie swój nick z gry Fortnite. Zasubskrybujcie kanał z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. No i co najważniejsze, musicie mieć wpisany kodzik Farel do sklepu, ponieważ konkursy organizuję tylko dla moich wspierających, których mega szanuję. Dzięki za wsparcie. Moi drodzy, jest dzisiaj ze mną chiński szaku. Siemaneczko, gościu. Siema, Farel. I spójrzcie, jakie mamy dziwne niki. Nie mam pojęcia, co to są za numerki. Jakieś randomowe nam przypisali. Mimo tego, że jak zakładaliśmy konto, podaliśmy swoje niki. No dobra, niech będzie. Dwie godziny. Dwie godziny nam zajęło założenie konta na chińskim Fortnite'cie. Dobrze, moi drodzy, ale na samym początku porównajmy sobie, czym różni się Fortnite europejski od chińskiego. Jak widzicie, z pewnością nikami się różni. Teraz wejdźmy sobie w szafkę. I w szafce, czy są jakieś ekskluzywne skiny, których nie ma w Europie oraz Stanach? No niestety na chwilę obecną nie ma takich skinów. Wszystkie są te same, co dzisiaj w sklepie. I jak widzicie, możemy sobie kupić karnet bojowy. Tylko że nie możemy sobie kupić fałdolców. Nie wiem dlaczego, ponieważ jest jakaś blokada. Trzeba zweryfikować konto. Kliknijmy sobie może tutaj. Nic to nie daje. Tutaj sobie kliknijmy. Też nic nie daje. Więc rewelacja po prostu. Ale z szakiem zauważyliśmy sobie, bo przed chwilką sobie jeszcze troszeczkę spojrzeliśmy w karnet bojowy. I spójrzcie tylko na to. Zwróćcie uwagę na 80. Które to był szaku? 5, 4? 81 poziom. Spójrzcie, jak wygląda plecak Mystique. U nas w europejskiej wersji jest plecak w kształcie czaszki, a tutaj jest po prostu w kształcie jakiejś kuli. Nie wiem, czy to jest spowodowane jakąś cenzurą czy czymś. Nie wiem, nie mam pojęcia. Ale jak widzimy, emotka Mystique wygląda tak samo jak w europejskiej. I już tutaj Mystique trzyma tą czaszkę w ręku, później ją wyrzuca za siebie. To w sumie jedyna różnica, jeżeli chodzi o karnet bojowy. Szaku, to co? Przydałoby się teraz coś tutaj zagrać, co nie? Zagrać, wygrać, będzie fajnie. Właśnie, sprawdźmy sobie jeszcze tryby. O! I tutaj, moi drodzy, wielka zmiana. Teraz sobie na szybko porównamy. Jak widzicie, w europejskiej wersji mamy aż 11 trybów, które możemy zagrać, a w chińskiej wersji mamy tylko 2, 4, 6. No. Nie ma arenek solo, arenek trio. Nie ma trybu okresowego, nie ma Party Royale i nie ma najważniejszego, szaku, nie ma duo. Czy my będziemy grali duo na składy? No dobra, niech będzie, spróbujmy to wygrać. Polska górą. Tak jest. Dobra, szaku, gdzie lecimy? Bo ja nie mam kompletnie pojęcia. Na sklepową zadymę? Mam mapę zabunkrowaną, ty. Nie, no co to jest za mapa? Dawaj na sklepową zadymę. Dobra. Tutaj. Ty, nacisnąłem strzałkę w dół i nie chcę się postać obrócić. To będzie coś ciężkiego. To nie będzie proste. Pod życiem masz dziwny pasek. Tak, nie wiem, może to jest mana u nich. Ty, nacisnąłem spację, nic się nie dzieje. Dobra, poleciało. Nie, no jest dramat, po prostu dramat, szaku. Uważaj, ja tu domek zlutuję, a nie, też są. Dobra. Szkopy. Ej, oni się teleportowali.
Już do ciebie idę, byko, podnoszę coś, ale samo jest opóźnienie tragiczne, nie, stary? Postaram się pokonać boty. Dobra, ja dopiero wylądowałem. Dobra, zabiłem jednego bota. Stary, ja je hakuję, wiesz, że ja je hakuję, nie? Bo ja potrzebuję ich pomocy, stary. Ja nie wiem, jak długo mam strzelać, rozumiesz? Bo nie wiem, czy ten bot pada, czy nie pada. Dobra, kolejny robocik, dawaj na nas! Tak, chodź, mam kewy. Idę powolutku, poczekaj, bo ja nie wiem, czy się topię, czy płynę. Dobra. Stary, chcę coś postawić, ale nie mogę. Dostał dużo. Dobra. Tak jest, rybka leży. Leży. Nice! 20, leży. Ale ciężko jest trafić kogokolwiek. Dramat totalny, dobra, stary, gdzie ty jesteś? Trzeba tego przeszukać, chłopu. Chodź tutaj, szukaj go. Dziękuję. Rzuciłem splasze, nie wiem, gdzie one doleciały. Ja dostałem normalnie. Tak? Dobra. Jeszcze jeden żyje w domku przed nami. Wow! Co miał? Nic. Wcale nie skara. Tak? Miał Carringtona? A, leży chłop. U mnie cały czas chodził, dobra. Nie, no to jest coś pięknego, nie? Ten serwer jest dziwaczny. Mapa mi się nawet nie odkrywa, stary. Takie lagi. Ja też nie mam map odkrytej. Ja ci powiem tak, ja tutaj chargem na pewno nie będę grał, bo nic nie trafię. Trzeba ją zamienić na normalną pompkę chyba. Się zastanawiałem, czy brać go, czy nie, ale... Dobra, 40... Dobra, mapa się odkryła. My coś tutaj pod śmiechujki robimy, a mapa się odkryła. Usłyszała po prostu nasze żale. Tak, chyba tak. Nie no, to jest dramat, stary, jak ja farmię. Już coś rozwaliłem, to dopiero znika. Ale tam w ogóle, czekaj, jest jeszcze... Trafię tego drona? Dobra, trafiłem. Pa, coś legendarnego. Moc jakaś super, dobra, tornado, ja je wezmę. Czy ty chcesz? Wiesz. Weź tego splasza, jak możesz. Nie no, nie mogę podnieść, dobra, jest git. No, podnieś się. Dobra, nie trzeba iść do strefy, nie trzeba motorówką. Chodźmy z buta, nazbierajmy jeszcze jakieś matsy, bo się przydadzą, stare, nic nie mam. Gdzie jest strefka? Odkryliśmy. Strefka niedaleko, ta odkryliśmy. Kolejny biom. Czy bierzemy auto i lecimy, czy idziemy z buta? Może jakiś chłopak spotkamy? Idziemy, żeby boty nadążyły, wiesz? Ej, tu jest ten zrzucik, zrzut przed nami. Gdzie? Za mną. Chiński zrzut? A no jest, no faktycznie. Dobra, go. Też tak... Głupio podskakujesz czasem, że cię laguje? Że do góry nie podskakujesz, tylko lecisz na dół? Prowadza mnie do ziemi zaraz. Ta, chłop, przodu. Hop. Ale że ty żeś mnie zabudował? Story. Nice. Nie wiem, co to jest. Nie wiem, zbudować w ogóle. Nie wiem, co to jest za gość, nie? Czekaj, też postaram się zbudować. Rampa. Dobra, udało się. Coś dobrego. Z Carrington! No i to mi się podoba. Jak to jest możliwe, że chłopy chodzą sami tutaj, a my gramy składy, tak? Przypominam. Tak, widzę tam chłopa. Daleko. Też widzę. A będę strzelał, co tam? Dostał! Nie gadaj. Dostał! Znowu! Serio? Na takich lagach trafiasz go? To jest aż niemożliwe przecież. Ale że boty walą też z laserów, z takiej odległości? No leży on. Nie wierzę! Faktycznie leży, no! Ale dobić go nie mogę. Gdzie są ci ludzie? 11 osób, stary! Ja mam 3 fragi, a ty ile? Ja mam 4. Nice. Ej, chłop, po prawej jest obok ciebie. Dobra, dostał. Zabudowałem się jakoś. Dużo, dostał. Dobra, leży ten chłop. A już podjeżdżałem. To niezły podjazd poduszką! Rzuciłem poduszkę, pobiegł dalej, rozumiesz? Dopiero po chwili mnie... Dopiero po chwili mnie wyrzuciło wyżej, no. Dobra, strefa, stary. Patrz, lecę. Woohoo! Ty! Nawet płynnie to wyszło. Nice. Dobra. No i co? Okej, 3 godziny później. Super, żeś to zrobił. Postawiłaś tę rampę, czy nie? No stawiaj się! Biegaj na to, czemu ty w sumie rację. Ja nie wierzę. XD, myślałem, że się nie wejdę. Ale wiesz, że tutaj muzyki nie ma? A, albo nie wiem. Nie ma chyba. Bo ja bym miał odpaloną. To kolejna różnica, czyli nie ma muzyki w samochodach. Stare, roboty chodzą za nami cały mecz, nikt ich nie może zabić. Najsilniejsze roboty w grze. No gdzie są te chłopy, bo nie wytrzymam. Nie wytrzymam, gdzie są chłopy? 4 osoby zostały, no gdzie oni są? Jest chłop. Gdzie?
Nie myślałem, że go trafię. Dostał 23. Dostał 23, leży. Ta, tam idzie, idzie kolejny. Z pocuchy z Europy przejechały, mordo. Chłop na plecy robi. Już, ostatni szaku. Poczekaj. Ze snajpy. On do mnie na blisko podchodzi. Patrz, prawie go trafiłem. Dawaj, bo u mnie zaraz tutaj. Nie, na mój bot mnie zabije. Buduj się, szaku. Nie. Nie. Kto go zabił? Laga miałem, nawet tylko nie ten. Nie ciekłem w podłogę szczeliłem i go zabiłem, rozumiesz? Nie. Ja nie. Co to jest za serwer? Ale mam jakiś napisany super coś tam. Nie, fałdolce dostałem. Aż wejdę do gry. Uwaga! Dostałem parasolkę! Za pierwszy sezon, teraz za pierwszego wina z tego sezonu dotychczasowego i 100 fałdolców. Jakie nagrody! Mamy pierwszą stówkę, szaku. Moi drodzy, tak wygląda gra na chińskich serwerach. Nikomu nie polecam, lagi są tragiczne, ale na szczęście udało nam się zrobić wina. Nieważne, czy graliśmy na boty, czy to nie były boty. Na szczęście udało nam się wygrać, odblokowaliśmy dwie parasolki oraz 100 fałdolców i jakiś niby oszukany skin do Thora, którego tak czy siak i tak nie mogłem ubrać. Mam nadzieję, że wam się podobało. Tutaj macie kolejne filmy, które musicie koniecznie obejrzeć. Wbijajcie do szaka, a my widzimy się już w kolejnym odcinku z gry Fortnite. Trzymajcie się, cześć!